Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kani, to zdanie to jest najmądrzejsze, jakie w ogóle potrafię wypowiedzieć, najbardziej treściwe i najważniejsze, jakie umiem wypowiedzieć. Mówię to po 40 ponad latach pracy z małżeństwami i nie tylko małżeństwami, ale głównie małżeństwami, młodymi ludźmi, z pojedynczymi osobami. I ja wiem, uwaga, nie przypuszczam, nie podejrzewam, nie postuluję, wiem, które małżeństwa się gubią? Te, które odeszły od Boga i od przykazań. I jaki pomysł na profilaktykę? Nigdy nie odejść od Boga i przykazań. Co zrobić, jak już jesteśmy pogubieni? Powrócić do Boga i przykazań. I uwierzcie, że mógłbym tu pokazywać ilustrację z takich sytuacji, że po ludzku, no niemożliwe, żeby się podnieśli. No już tak spaprali sobie po obu stronach małżeństwo, że już to chyba nie, no nie da się. Wracają na kolana, spowiedź, wspólna modlitwa, praktyki, łaski sakramentalne, podnoszą się. Widziałem tak tyle niewiarygodnych pozbierań się. Jeszcze jest coś jednego bardzo ważnego. Te małżeństwa, które się prawdziwie pozbierały z prawdziwego, głębokiego upadku, wchodzą na wyższy znacznie poziom niż przed upadkiem. Ja zawsze mówiłem, ja pragnę, żeby moje córki były świętymi. Wolałbym, żeby nie przechodziły drogi świętej Marii Magdaleny. Ale jest jakimś faktem, że ci najwiarygodniejsi świadkowie są nieraz po ciężkich przeżyciach, prawda? Bo człowiek, który doznał dna, przeżył dno i z tego się podniósł, no to wtedy wie, docenia to, co ma. Prawda? Także to miało znaczyć tylko tyle, że nie ma takiej sytuacji życiowej, indywidualnej i w relacjach, której nie można naprawić, której nie można wyprowadzić ogromnego dobra. I do tego zachęcam. Drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, to taką, jak zmieniać swoje życie. Bo my mamy czasem dobry nastrój, mnóstwo postanowień, pobożne chęci. Psu na budę. Przepraszam. Jeżeli nie wprowadzimy konkretnych czynów w nasze życie, to na dobrych chęciach się skończy. Dobrymi chęciami wiemy, co jest wybrukowane. Ta myśl o czynach jest zaczerpnięta z bardzo trudnej lektury z dzieła Karola Wojtyły Osoba i czyn. Czyny przechodzą na sprawcę. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Staje się tak, jak twoje czyny. Będziesz czynił dobrze, stanie się dobry, lepszy. Będziesz czynił źle, będziesz stawał się gorszy. Czy chcesz, czy nie chcesz? To działa samo, to działa w środku, w nas, prawda? Czyli podaje metodę na zmianę swojego życia. Kiedyś powiedziałem, przypomniałem teraz to małżonkom przed chwilą, powiedziałem na rekolekcjach, specjalna nauka dla mężczyzn, panowie, no, że trzeba budować relacje z żoną, tam całe to było budowane, ale mówię, konkretny czyn, weź żonę w ramiona na 30 sekund dziennie. Lepiej nic nie mówisz, że coś głupiego powiesz. Weź po prostu przytul. I serdecznie ją podtrzymaj w swoich ramionach. Następnego dnia po ostatniej nauce przychodzi, jak się ładnie mówi, ze łzami w oczach. Równo płacząca kobieta, łkająca i przerywała swoją powieść. Proszę pana, po wczorajszej nauce mąż przyszedł do domu i mnie przytulił. Nie pamiętam po ilu latach po raz pierwszy. Drugi panie, to nie jest zła wola tego męża. Jemu pomysłu zabrakło. A wy, kobiety, jesteście nauczycielkami miłości. Może do tego wrócimy, może nie, zapamiętajcie sobie. Jesteście nauczycielkami, urodzonymi nauczycielkami miłości. Jesteście sprawnione miłości, macie wszystkie cechy potrzebne do budowania relacji miłości. I macie jeszcze jedną rzecz, zupełnie tego nie mają mężczyźni. Jesteście gotowi poświęcić się dla miłości, dla człowieka. Mężczyzna jest zainteresowany materią, jest gotów się poświęcać dla osiągnięcia świata materii. I wy macie ich nauczyć, że materia jest mniej ważna od człowieka. Kiedy jest taka dobra pora na naukę? Jak się tobie chłopak zakocha. Wszystko zrobi. Kochał rower. Jeździł 5 godzin dziennie na rowerze. 2 godziny później z matką pucował. Spał z ręką na rowerze, bo jakby mu ktoś ukradł, to by chyba umarł. Zakochuje się, zapomina, że ma rower. Dziewczyna mówi, słuchaj, ale pijesz, spasz, przeklinasz. Rzuca w jednej chwili. Picie, palenie i przeklinanie. Najprostsze wyjście ze swojego życia. Nie chodzisz do kościoła. Dawaj, zaczyna chodzić. Niemądra dziewczyna powie, chodzisz tylko dla mnie. Spokojnie. Osoba i czyn. Jak pochodzi przez 2 latka, bo tak długo trwa mniej więcej chemia zakochania,
a ty będziesz mądry, będziesz chodzić po pół kroczku do tyłu, to on stanie się tym, który pilnuje praktyk religijnych. I tak powinno być w rodzinie. Masz go tego nauczyć. Wykorzystaj szansę, prawda? Niestety dzisiaj mody panują takie, że niepruderyjna dziewczyna na drugim spotkaniu wchodzi chłopakowi do łóżka i staje się zakładniczką. On już nic dla niej nie zrobi. On już nic z siebie nie da. Ona staje się zakładniczką, której on dyktuje warunki. Ona wyrządziła krzywdę i sobie, i jemu. Ale tego motywu nie ciągnę, no bo nie mamy czasu. Po co my żyjemy na ziemi w ogóle? Jeżeli mamy mówić krótko, to rzeczy tylko najważniejsze. Człowiek jest jedynym stworzeniem stworzonym dla niego samego. Człowiek żyje na ziemi po to, żeby był szczęśliwy. Kiedy będzie szczęśliwy? Najprościej. Wtedy, kiedy będzie dokładnie tym, kim powinien być. I będzie robić dokładnie to, co powinien robić. I to jest... Macie potworną pokusę, żeby ulec propagandzie świata. Tutaj jest potrzebna odpowiedź na pytanie, bardzo konkretna. Czy ja jestem stworzeniem? I ten, który mnie stworzył, lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre? I mi to dyktuje? Jeżeli jestem stworzeniem, to ja będę rozpoznawał, kim jestem i będę szukał szczęścia w byciu sobą i w robieniu tego, co mój Stwórca dla mnie przeznaczył. A co ci świat mówi? Jesteś kreatorem. Sam możesz wykreować, kim jesteś. Nawet płeć możesz zmienić. Wszystko możesz zmienić. Możesz mordować, możesz zabijać, możesz stanowić prawa do mordowania nawet. Jak człowiek staje się kreatorem, to jest dramat. To jest dramat. On wytycza drogi do swojego szczęścia, osiąga, idzie tymi drogami, myśli, że jest szczęśliwy, a obiektywnie jest głęboko nieszczęśliwy, ponieważ nie jest sobą, nie jest tym, kim być powinien. To jest dramat ludzi, którzy do końca życia buńczucie, jestem najszczęśliwszy na świecie, to też nie mam inną kobietę, w ogóle przy całym światu stóp, zabawiam się na wszystkie sposoby. Święty Paweł powiedział by mu, cymbał brzmiący jesteś, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. I także jest świat. I tym kusi. Żeby się w tym połapać, musimy się jasno powiedzieć, jestem stworzeniem. Muszę zadać sobie pytanie, kim jestem i zaakceptować to, kim jestem. Teraz kim jestem? Tu już na porannym wykładzie padło, że jestem takim trójwarstwowcem, tak? Ciało, psychika, duch. I teraz w ciele mogę przeżyć co? Bodziec i reakcja na bodziec. Nic więcej. Przyjemność, przykrość. Nie dajcie się nabrać, że przyjemności prowadzą do szczęścia. To jest nieprawda. Przyjemności podlegają pewnym prawom, reakcje organizmu pewnym prawom. Jeżeli będziemy tym samym bodźcem atakować swój organizm, to reakcja będzie coraz słabsza. To jest to, co się nazywa psychologiczne prawo znużenia. Nie nasycimy się, tylko się znudzimy. Jeżeli człowieka, który postanowił znaleźć szczęście przez przygodne kontakty seksualne, no to działa, ma przyjemność, tego nie neguje, ale ta przyjemność słabnie, więc wyszukuje nowych bodźców, słabnie. Posługuje się farmakologią, słabnie. Prosta ścieżka do zaniku reakcji na bodźce, to się nazywa impotencją. Wszyscy, którzy weszli w działania seksualne, bez głębokiej więzi psychicznej, bez głębokiej więzi duchowej, bez perspektywy rodzicielstwa poprzez współżycie i tak dalej, wchodzą na ścieżkę zaniku reakcji, czyli na ścieżkę tylko impotencji. Kwestia tylko, na ile lat to się rozłoży. No. A to trzeba wiedzieć, żeby się nie dać nabrać. Piętro wyżej, ponad tymi przyjemnościami, możemy przeżyć coś znacznie jakościowo większego, czego nie może przeżyć żadne zwierzę. Dzięki wymiarowi psychicznemu ja mogę myśleć, marzyć, planować. W związku z tym pojawiają się nowe przeżycia. Spełnienie marzeń, spełnienie planów. Mamy radość, mamy satysfakcję, mamy poczucie spełnienia. Mamy przeżycia zarezerwowane dla ludzi. Pies nie może zaplanować, co zje jutro na obiad. Wobec tego nie może się radować z tego, że spełnił się jego plan, prawda? Dlaczego tak wyróżniam człowiek zwierzę? Dlatego, że gdzieś świat zwariował na punkcie zwierzątek, tak? Oczywiście, humanitarne traktowanie zwierząt, zaraz. Tak, ludzie zamieniają kotki, pieski i papuszki, dzieci na kotki, pieski, papuszki, tak? Znajomy ksiądz w Berlinie zobaczył wśród tych dziwacznych wszystkich młodych ludzi jakąś normalną parę, chłopak, dziewczyna, idą, pchają wózek. No wreszcie coś normalnego. Zagląda kotek w wózku. No można.
A księża są przymuszani do urządzania pogrzebów katolickich pieskom i stawiania krzyży na grobie, prawda? I w Polsce mamy taki stan prawny, że skrzek żaby zielonej jest prawnie chroniony, bez zaznaczenia, czy jest zdrowy, czy chory, a dziecko człowiecze nie jest w pełni chronione nadal. Prawda? Więc świat zwariował, dlatego podkreślam, wymiar psychiczny to przeżycia wyłączny już dla człowieka. Żadne zwierzę tego nie może przeżyć. I zrównywanie zwierząt z człowiekiem jest no, totalnym zakwestionowaniem godności człowieka. Tak? My mamy wszyscy godność niezasłużoną. Ona płynie z dwóch faktów historycznych. Pierwszy to jest wcielenie Boga w ciało człowieka i w tym samym wszyscy ludzie zostali, nadana została im godność poprzez wcielenie Chrystusa, Boga w ciało człowieka, a drugie przez odkupienie, śmierć w tym ciele Chrystusa. To są dwa fakty, które spowodowały, że każdy człowiek na ziemi ma niezbywalną godność. Może się niegodnie zachowywać, ale pozbyć się własnej godności nie może, bo jest mu nadana, oby ją nosił dobrze. A więc z tym wymiarem psychicznym są związane przeżycia, zadowolenie, satysfakcja, radość. Ale to nie jest jeszcze szczęście. To jest ostrzeżenie do panów. My często, mając te talenty do materii, świetnie robimy drewno, cudownie walczymy z żywiołami, sprawia nam to naprawdę prawdziwą frajdę, walka z żywiołami. Oczywiście, że tak. Tylko panowie, to nie jest szczęście. To jest wymiar dopiero drugi, to jest wymiar psychiczny. Czy mamy nie przeżywać przyjemności? Czy mamy nie przeżywać satysfakcji, zadowolenia? Mamy. Tylko po coś mamy rozum. W związku z tym, że świat, człowiek zawsze jest poddany duchowi. Albo świętemu, albo złemu. Albo się świadomie poddasz duchowi, świętemu, i się jego uczepisz, jesteś bezpieczny w życiu, albo ulegniesz duchowi złemu bez podpisywania cyrografów. Nawet nie zauważysz kiedy. Wielkie media i ta wielka propaganda światowa jest na usługach złego ducha. I ten świat cię kusi. Pozornie atrakcyjne, prawda? Ale jest to potwornie niszczące i bardzo wielu tutaj się gubi w tym wszystkim. No więc dobrze. Więc mężczyzna jest zagrożony tym, że skoro taką ma talenty do materii i frajdę mu sprawia walka z materią, żeby na tym przestać. Żeby budować, że jego szczęściem życiowym będzie jego firma, która będzie rozbudowana, że jego pieniądze, które zrobi, jego sukcesy sportowe, badawcze, czy jakiekolwiek inne. Panowie, nie dajcie się oszukać. To szczęście dać nie może, bo to jest inna kategoria. Szczęście dopiero może dać wymiar duchowy. Jedynym znanym mi źródłem szczęścia jest miłość. No warto by się z tego wytłumaczyć. Bo dlaczego macie mi uwierzyć? Ktoś marzy o wielkich pieniądzach, ktoś marzy o samochodach, domach, nie wiadomo czym jeszcze. A ja mu tu mówię, że jedynym źródłem... No to posłuchajmy świętego Jana. Co mówił święty Jan na starość? Ostatni żyjący, jedyny, który nie zdradził Chrystusa. Ostatni żyjący apostoł, nie zginął śmiercią męczeńską. Jak chcieliśmy, ktoś powiedział. Synoczkowie moi, miłujcie się. Starość, a ściśle mówiąc mądra starość, bo niestety nie wszyscy się mądrze starzeją. Niektórzy głupną na starość. Ale mądra starość ma to do siebie, że my odrzucamy rzeczy błahe. Koncentrujemy się na najważniejszych. I dobrze, że gorzej słyszymy, i dobrze, że gorzej widzimy, bo nie to jest najważniejsze, to jest widoczne dla oczu, czy dostępne dla ucha, prawda? I święty Jan z tego wszystkiego, co mógł powiedzieć uczniom, wybrał, miłujcie się. Święty Paweł to wręcz mówił, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał, tak? Jan Wianney powtarzał takie zdanie. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. A to tak sobie po inżyniersku na prostszą formę przerobiłem. Zawsze w dydaktyce starałem się jak najbardziej upraszczać, żeby mówić, jakie to proste, łatwe, a nie jakie to trudne, jak jestem mądry. Nie? Głupota. Niestety wielu nauczycieli, którzy się popisują swoją erudycją, swoją mądrością i mętli w głowach uczniów robią. Jeżeli rzeczywiście chcesz być dobrym nauczycielem, to masz pokazać, że to jest proste, łatwe. No zobacz. Fajne, więc upraszczając to zdanie świętego Jana Wianney, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, przerobiłem to sobie tak. Jedną rzecz w życiu tylko warto robić. Miłować Boga i ludzi. Bo tylko to przynosi szczęście. My musimy robić inne rzeczy, żebyśmy nie pogubili się, tak? My, ojciec rodziny, musi pracować, zarabiać, walczyć z materią. I to jest jego zadaniem, ale nie celem życia.
Czyli praca zawodowa, panowie, praca zawodowa wasza ma być podporządkowana waszej miłości do Boga i ludzi. No. A nie praca jest na czasem, przy okazji będę miał żonę i dzieci, tak jakoś da się opędzluję, tak? Dam, kupię drogie zabawki, jakoś będzie, nie? Nie. Szczęście może przynieść właśnie relacja. A naszą trudnością, drogie panie, jest to, że my jesteśmy w relacjach jak słoń, sklepiec, porcelaną. My świetnie dajemy sobie radę z materią, a w relacjach jesteśmy beznadziejni. I czego potrzeba? No trzeba jakiejś pomocy. I Pan Bóg uczynił pomoc potrzebną. Kobieta jest pomocą potrzebną nie po to, żeby zarabiała na życie razem z mężem. I dramatem jest, że warunki do tego zmuszają. Ale czasem chęć kobiety do tego to powoduje, a wcale nie warunek, niekonieczność życiowa. Pragnienie kobiety napuszczone przez świat, że będzie się liczyła dopiero wtedy, jak będzie przynosić pieniądze do domu. To jej szczęście przyniesie i tak dalej, i tak dalej. Wiele kobiet ma dzisiaj duże trudności, dlatego że świat jej to wszystkimi zmysłami wciska do głów i do serc. Że musisz zarabiać, musisz robić karierę. Przecież nie będziesz kurą domową. Tak? Mam nadzieję, że spotkanie z moją żoną ostatniego dnia troszeczkę tutaj złagodzi to patrzenie na ten, znaczy pozwoli nabrać dystansu do tego, co świat nam, wam, dziewczynom do głów próbuje wbijać, tak? Następny, który cytował dokument kościelny z Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, Jan Paweł II. Słuchajcie się, bo ta definicja wyjaśnia bardzo dużo. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Nie ma innej drogi do szczęścia. Nie może być sobą, nie może odnaleźć siebie na innej drodze, jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie samego. I tu pojawiają się dwa zagadnienia. Pierwsze, żeby siebie dać, to trzeba siebie posiadać. I drugie, żeby się zdecydować na bycie darem. Dziewczyny to drugie mają za darmo, jeżeli nie dały się dwie światu. Macie to wrodzone. Pragnienie poświęcenia się dla miłości. A my musimy siebie przekroczyć. Musimy uznać przed sobą samym, że materia jest mniej ważna od człowieka. Materia, z którą umiemy się obchodzić, jest mniej ważna od człowieka, z którym się nie umiemy obchodzić. Jak się zakłada firmę, to się uczy, tak? Jak nie zna się na finansach, zatrudnia księgową. I nie słyszałem faceta, który mówił, że no, taką porażkę przeżyłem, zatrudniłem w firmie księgową. Raczej jest dumny, mam super księgową. Nawet potrafię zrobić rzeczy niemożliwe, tak? I teraz facet wchodzi w małżeństwo, ma eksperta od relacji z własną żoną, i on nie pozwala sobą pokierować. A żona nie chce kierować. Ona dorosły powinien wiedzieć, co ma robić, tak? A on z kolei nie będzie mnie mama pouczać. Genialnie nam wbito w klina. Pomoc potrzebna jest nauczycielką miłości. Ściślej nauczycielką gestów, które ją przekonają, że są kochane. Dziewczyny, jeżeli założycie małżeństwo, to warunkiem waszego szczęścia w małżeństwie będzie to, że subiektywnie czujesz się kochana. Wystarczy. Tak żartując trochę, mąż cię nawet nie musi kochać. Byleś się czuła kochana. Noszona na rękach, podziwiana, prawda, i tak dalej. A bardzo wielu mężów naprawdę bardzo ciężko pracując daje dziesiątki na co dzień dowodów swojej miłości. Poświęca się dla rodziny prawdziwie. Ale nie umie wykonać gestu przytulenia, przyniesienia kwiatka. Nie potrafi stracić czasu i pieniędzy na relacje z człowiekiem. I potem jest rozżalony. Całe życie poświęciłem rodzinie. Zbudowałem dom, a żona nie chciała się do tego domu przeprowadzić. Bo ten dom żonie i dzieciom obrzydł. Bo nie było kwiatka dla żony, bo cegła kolejna. Bo nie było wakacji z dziećmi, bo budowa. Bo nie było nic, bo budowa, budowa, budowa. Patrz, jak się na coś nastawi, to tak idzie równo, prawda? Nie patrząc na boki. Dom jest zadaniem, ale nie kosztem najważniejszego, a mianowicie relacji miłości. I teraz każdy z nas ma, nie powiem z was, tylko z nas, do końca życia, ma zadanie względem siebie samego. Uzdalniać się do miłości, czyli posiąść siebie w takim stopniu, by być pięknym darem. Możemy dać tylko tyle, ile mamy. Absolutny szczyt posiadania siebie to jest świętość. Za chwilę do tego dojdziemy.
I tak naprawdę prawdziwie kochać potrafią tylko święci. I czerpać owoce tejże miłości. I o to tutaj chodzi w tym. I dlaczego mamy to zdanie względem siebie, wyznaczone przez Pana Boga? Bo rodzimy się, to się ładnie mówi mądrze, zdezintegrowani, wewnętrznie rozbici, nieposkładani. Nie decydujemy o swoim losie. Jak nas położą na brzuszku, leżymy na brzuszku, jak położą na pleckach, leżymy na pleckach. Nie mamy mocy zmiany swojego życia. Możemy wrzeszczeć, mamusie zrozumieją, tatusiowie trochę gorzej, no ale generalnie trochę gorzej, to przesadziłem, w ogóle nie rozumieją, tak? Płaczą dziecka, ryczy i koniec, zrób coś, no. A płacze, bo ma kolkę po prawej stronie. Każda matka to wie. A ściślej bardzo szybko się tego uczy, nie? Dzięki swojej wrażliwości naturalnej. A więc rodzimy się rozbici, wewnętrznie rozwaleni, zdezintegrowani i dzięki przymiotom stwórczym, rozumowi i woli mamy się poskładać. Mamy się zintegrować. Do tego jest potrzebna tak zwana oś integracji, czyli system wartości. Tragedią człowieka jest, jak się w pełni zintegruje wokół fałszywego systemu wartości. I wówczas oddaje swoje życie za mordowanie niewiernych na przykład. Osiągnął wolność. Dysponuje swoim życiem nawet. Ale przy fałszywym założeniu. To jest tragedia człowieka. Natomiast my akurat mamy w genialnym położeniu, jako katolicy, bo ten, który nas stworzył, wytyczył nam w punktach instrukcję obsługi. Tak? Trzy pierwsze punkty to dotyczą relacji z producentem, 7 następnych relacji międzyludzkich. Nie ma żadnej fałszywki. Wystarczy przestrzegać i idziemy w dobrą stronę, prawda? Czyli osią integracji dla człowieka wierzącego powinien być dekalog i w ogóle system wartości chrześcijańskich, prawda? Ale teraz, jak zmierzać do tego? No, zmierzać do tego własnym trudem, czyli poprzez czyny. Widzę, w czym jestem słaby, i nadaję sobie czyn, który tą słabość będzie rzeźbił, prawda? Na przykład jestem potwornie skąpy. Od jutra nie będę skąpy, no bzdura. To ja sobie założę, że każdemu napotkanemu żebrakowi dam dychę. Akurat nie jestem zwolennikiem dawania pieniędzy żebrakom. Chętnie zawsze kupowałem jakieś jedzenie czy lekarstwa. Chociaż zdarzyło się, że bilet kupiony, wysiedli cała rodzina na pierwszej stacji, poszli do kasy zwrot biletu, prawda? Takie też się zdarzają biedni ludzie skrzywdzeni. Cała rodzina, mąż, żona i czwórka dzieci. No ale zostawmy. Więc jako przykład, dam każdemu żebrakowi dychę napotkanemu, tak? Ci są ze strefy euro, to 10 euro, nie 10 złotych, żeby nie było za łatwo, tak? I teraz przy pierwszym roztrój żołądka, migotanie przedsionków, ból głowy, pocenie się. I za tysięcznym razem okazuje się, że nie ma żadnego problemu. Wyleczyłem coś. Ale zobaczcie, czynem leczę swoją słabość. I to każdej dziedziny dotyczy. Mądry czyn wprowadzony w życie mnie będzie zawsze... Nie ma żadnego czynu, który się zmarnuje. Ale uwaga, nie ma żadnego dobrego czynu, który nie uczyni mnie lepszym. I nie ma żadnego złego czynu, który nie uczyni gorszym. Teraz wysilanie się i jednocześnie łajdaczenie jest bez sensu. Bo to, co nam buduje, to marnuje, prawda? I jak chcemy poważnie być szczęśliwi, no to musimy zdawać solidnie za siebie i minimalizować liczbę złych czynów, a maksymalizować, narzucać sobie, zmuszać siebie do czynów dobrych. Pytanie, czy można osiągnąć pełną wolność wewnętrzną? Wiem, co dobre, wybieram dobro, wiem, co złe, odrzucam zło. To jest, jeśli mam hierarchię wartości Bożą, to jest po prostu świętość, tak? Czy da się osiągnąć własnymi siłami? Otóż nie da się. Mamy naturę zranioną, grzechem pierworodnym i potrzebujemy łaski. Patrzcie na zegarek. No zaryzykuję jeszcze jednym przykładem. Bardzo go lubię. W tej sali go opowiadałem kiedyś. Pewna starsza pani, przeżywszy uczciwie życie, poszła na drugą stronę. Przykład ma ilustrować, jaka jest proporcja między wysiłkiem własnym a łaską. Poszła na drugą stronę, wali pewnym krokiem do drzwi raju. Święty Piotr ją zatrzymuje, mówi chwileczkę. Punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego w życiu zrobiłeś? No jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa matka, po nocach odrabiałam zaległości. No dobra, 10 punktów, co jeszcze? Ona lekko zdziwiona, trochę przerażona. O, mam syna księdza, z młodzieżą po górach chodzi, nie szuka wygody, poświęca się. Bardzo ładnie, 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? No coraz bardziej.
Wiem. Pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie. Nosiłam jedzenie, pomagałam się umyć, ubrać, posprzątać. No ślicznie, jeszcze jeden, a dwa punkty. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, 10 000. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Mamy się trudzić uczciwie, tak się Panu Bogu spodobało, i mamy pokornie prosić o wsparcie. Jeżeli będziemy się uczciwie trudzić i pokornie prosić, będzie sukces. I to jest absolutnie gwarantowane. A zwłaszcza nas mężczyzn. Mamy brak pokory. Ja z własnymi siłami, tak? Który z Panów nie pamięta gdzieś tam, jak był małym takim bajtlem, jak to by się poznanie powiedziało, nie wiem, pójdzie do spowiedzi, nie, to ja na razie pozbędę się wszystkich grzechów i pójdę do spowiedzi, jak już będę taki poskładany. No, dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Idziesz tam po łaskę, a nie żeby się pochwalić Panu Bogu, że jesteś bezgrzeszny, prawda? Im bardziej upadasz, tym częściej do spowiedzi. To jest jedno z narzędzi wychodzenia z różnych trudności i uzależnień nawet, prawda? A więc pierwsze zdanie względem siebie samego jest to, zmierzaj do własnej wolności. Nigdy nie zgadzać się na żaden nauk. Najgłupszy. Najgłupszy nawet. Nawet najbardziej nieszkodliwy. Mam, rozumiem i wolę decydować o swoim życiu. Prawda? W ostateczności tak jestem wolny, że nie mogą mnie ani zmusić, ani kupić, ani sterylizować. Mogą mnie zabić, ale nie wyrzeknę się świata moich wartości. Nie złajdaczę się na ich życzenie, prawda? Wobec takich ludzi oprawcy są absolutnie bezradni. Człowiek, który jest doskonale wolny. Był tutaj, na tych terenach też pułkownik Ciepliński. Najpierw padł w ręce, tam wysoko WK, ZWZ. I wpadł w łapy Gestapo. Chcieli go torturami zmusić do jakiejś tam... Nie, nie dało się. Uciekł z tego Gestapo. Po wojnie jako patriota wylądował w polsko-sowieckim czy sowiecko-polskim więzieniu. Wymyślne tortury. Chcieli go złamać za wszelką cenę. Chciałem powiedzieć, za punkt honoru sobie postawili. Ta, nie, tamta na cenie miała honoru. Tak więc chcieli go złamać. Wszystkimi danymi sobie sposobami, najokrutniejszymi. Nie złamali. 5-krotny wyrok śmierci dostał. I strzałem w tył głowy podpisali swoją kapitulację tak naprawdę. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nas głowy pod nóż pchał, prawda? Ale on wygrał. Nie dał się złamać. Zachował wolność w tak dramatycznych warunkach. I jest problemem dzisiaj, żeby młody człowiek marzył o swojej wolności. Jak nie zamarzy, to co jest motorem naszej aktywności? Marzenia. Jeżeli ktoś marzy o łajdaczeniu się, to te marzenia się spełnią. Jeżeli ktoś marzy o wolności. I powiedzmy, że ktoś marzy... Mąż żyje, jest przyzwoitym człowiekiem, jest wierny żonie, postanowił jej nie zdradzić, ale tak fajno, ci niewierzący mają tak fajno, bo mogą sobie pozdradzać, nie pozabawiać się. No on będzie się męczył ze swoją wiernością, zamiast ją, że tak powiem, delektować się nią, cieszyć, radować i przeżywać wielkie szczęście, on się będzie męczył ze swoją wiernością, bo gdzieś tam z tyłu głowy ma marzenie o zdradach, prawda? Bo na filmie tak ładnie się zdradzali. Także jest ogromnie ważne, żebyśmy naprawdę wyczyszczali ciągle swoje marzenia. I teraz druga sprawa, która nam jest zadana, to jest zdecydować się na bycie darem. I teraz mamy w zasadzie dwie drogi przeżywania szczęścia. To jest darem dla Boga i darem dla ludzi. One się nie wykluczają. One się zazębiają, ale popatrzmy, można całkowicie zrezygnować z największej miłości, jaka może być między człowiekiem a człowiekiem, to jest miłości małżeńskiej, owocującej, tam dziećmi, tak, to cała lawina szczęścia jest tutaj zarezerwowana. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Jeżeli będziemy stosować, każdy z Was zna rodziny, które się rozpadają, tak? Ale dlaczego? Bo odeszli od instrukcji obsługi do małżeństwa. Odeszli od przykazań. Nie zna nikt innego małżeństwa, które się rozpadło, jak te, które się odeszły od... Czyli jest małżeństwo z pomysłem Pana Boga, ale do pomysłu dołączony jest przepis. I ci młodzi, którzy zaczynają mieszkać przed ślubem, współżyć przed ślubem, łamiąc 6 punkt przepisu, nie cudzołóż, potem się obawiają, że może to jest złym pomysłem. Nie, pomysłem jest dobrym, bo oni go spaprali. Panowie, jak do silnika diesla wlejesz benzyny, no to nie pojedzie, tak? I na kogo się wkurzasz, na producenta?
Czy na siebie, że się zagapiłeś, prawda? Raz to zrobiłem w drugą stronę, prawda? Kosztowało mnie to parę złotych i dużo czasu, bo 150 metrów samochód przejechał diesel z benzyną, tak? Najlepszą benzyną, tak? Nie będę oszczędzał na benzynie, prawda? Ale nie do siebie pretensje! Tak więc, jeżeli będziemy przestrzegać instrukcji obsługi, to małżeństwo jest największą, jest lawiną szczęścia. Żadne relacje międzyludzkie nie mogą dać tyle szczęścia, ile może dać małżeństwo z dziećmi, z wnukami itd., itd. To wszystko. Natomiast można z tego szczęścia na pozycji swobodnej zrezygnować, ale nie dla kariery, nie dla firmy, nie dla pieniędzy, nie dla sukcesu sportowego, bo to jest niewarte tego, to jest wszystko pułap niżej. Można tylko zrezygnować, moim zdaniem, rozsądnie, dla życia konsekrowanego, dla głębszej niż jakiekolwiek małżeństwo może mieć więzi z Bogiem. Jak myślę, najłatwiej mi patrzeć na kapłana. Ja jako mąż mogę mieć więź z Bogiem. Oczywiście powinienem mieć więź. Jako mąż, ojciec, wychowawca. Ale nie będę miał takiej więzi z Bogiem, że na moje słowo na ołtarz żywy Bóg przychodzi. Z tego zrezygnowałem. Że będę w imieniu Chrystusa udzielał łaski do zgrzeszenia, prawda? Że będę szafował sakramenty. Tego. Ale jeżeli chłopak poszedł na księdza, tak się ładnie mówi, tak? Po to, żeby pomagać ludziom, żeby być takim, to się pogubi. On, pierwsze źródło szczęścia chłopaka, który jest księdzem, są klerycy, to słuchajcie, ma być relacja z Bogiem. Jak tą relację budować? Nie wiem, są tysiące sposobów, ale na pewno trzeba wydzielić sobie czas oddany Panu Bogu, bo tym dysponujemy. Decyzja o czasie, tak? Święta Teresa Wielka mówiła, 5 minut dziennie kontemplacji będzie święty. A ja mówię, jeszcze też mało, 1%, 14 minut 24 sekundy, oddaj Panu Bogu. Skąd wziąć? Ja wiem skąd wziąć. Praktykowałem to w życiu. Wstań 15 minut wcześniej. Organizm nie zauważy. Jak zostawisz na wieczór, to zapomnij, że dasz radę. Zabierz sobie z dnia 15 minut na samym starcie, prawda? Tu ksiądz Jurek mówił o 3 godzinach dziennie. Tak. A może dożyliśmy takich czasów, żeby uchronić siebie, swoich bliskich i ten świat. Potrzeba 3 godziny dziennie modlitwy, żeby w ogóle uratować to, co jest do uratowania jeszcze, prawda? Może tak. Warto to przyczynić się do ratowania świata, prawda? W każdym razie jedyny sens na swobodnej pozycji, jak dziewczyna jest poznana chłopaka, który się nadaje choćby w minimalnym stopniu na męża, to niech nie wychodzi za byle kogo, bo skrzywdzi siebie i dzieci, tak? Wtedy są ścieżki rezerwowe. Ale i jeżeli mogę wyjść za mąż, albo pójść do zakonu, mogę się ożenić, albo pójść do kapłaństwa czy zakonu, to ten wybór jest sensowny. A jak już pójdę w życie konsekrowane, to już nie mogę się tam wozić. Nie mogę głównej przewagi, jaką mam nad małżeństwem, nie mogę rozpuścić w działalności dla ludzi na przykład. Nie? Zresztą ta działalność dla ludzi skuteczna się robi dopiero wtedy, kiedy ksiądz ma prawdziwą więź z Bogiem, tak? Się brzydkie zdanie mówi, że ksiądz, to jest wierzący ksiądz, prawda? Praktykujący są wszyscy. I jeżeli czerpię prawdziwą głębię szczęścia z relacji z Bogiem, to po spotkaniu z małżeństwami wieczorem, gdzie wszyscy rozchodzą się do swoich ciepłych łóżeczek, a on idzie się przytulić do zimnej ściany, jemu nie będzie żal, bo on się wcześniej przytulił dużo mocniej od tamtych wszystkich do Pana Boga. Coś za coś. A jeśli nie przytul do Pana Boga, to prędzej czy później przeżyje frustrację. Oni mają lepiej. Oni mają dzieci, oni mają męża, żonę, oni mają rodzinę rosnącą, prawda? Mają inaczej, nie mają lepiej, mają inaczej. Ale jak już ktoś chodzi w małżeństwo, to jest trudem. Nie będę wam opowiadał, ale jest trudem, jest radosnym trudem. To niech czerpie szczęście z tego małżeństwa, nie zaniedbując relacji z Bogiem. Ta relacja z Bogiem żadnemu małżeństwu nie zagraża. Ja nie mówię o dewocji, że mamusia ucieka do kościółka na kolejne nabożeństwa, nie szykuje dzieciom obiadu, tylko mówię o głębokiej więzi z Bogiem, liczenie się z przykazaniami. To zawsze wpływa pozytywnie na wszystkie nasze więzi. Wszystkie, nie tylko te małżeńskie, ale wszelkie inne, rodzicielskie i dalej też. Tak więc chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz na temat tej wolności. Bo bardzo często spotykam się z młodymi ludźmi, którzy są pokancerowani. Czasem z własnej winy, czasem bez wielkiej własnej winy. Takie mieli koleje losu, taką mieli rodzinę wyjścia. Czy można to przełamać? Bywają terapeuci, którzy mówią, z taką traumą dzieciństwa, to ty już musisz. Nic nie musisz.
Nic nie musisz. Syn marnotrawny mógł powstać, Maria Magdalena mogła stać się świętą. Mam taką historię, którą opowiem w wielkim skrócie o chłopaku. Nazwijmy go Janusz, który całe życie do dorosłości spędził w domu dziecka. Najpierw mama go urodziła, nawet nie przytuliła, oddała do domu małego dziecka, potem poszedł do domu dziecka. Nie mógł pójść do adopcji, bo mama raz w miesiącu dzwoniła do portiera, mówiła, proszę zapisać, że dzwoniłam. A więc interesowała się, tak? Nie pytała o syna. Więc chłopak był zawieszony, ona miała ograniczone prawa rodzicielskie, ale nie odebrane, więc nie mógł pójść do pełnej adopcji. Więc całe życie do matury, do 19 roku życia spędził w domu dziecka, który nazywał więzieniem. Podstawówkę, rzeczywiście otoczone murem, podstawówka nauczyciele przychodzili. No on miał tyle, że się uczył. No coś musiał robić, więc poszedł w uczenie się, byłby z tym chłopakiem, uczył się. No i przychodzi liceum, przychodzi szkoła średnia, no i on właśnie jako jedyny poszedł do liceum, no bo się uczył. No już było, liceum było już na mieście, więc dostawał przepustkę. Na początku września go pytają, czy będzie chodził na katechezę. Kate co? Słowa nie znał. On w tym domu miał jeden wielki przekaz. Bóg, Matka Boża, święci, to jest jeden wielki obciach. Opium dla ludu. To jest dla prymitywów i bęcwałów, tak? No takie miał, takie to wyniósł ze swojego domu, w którym wzrastał, prawda? Więc pójdzie sobie na tą katechezę, jak będę tam obok mówić, pośmieje się, a poza tym będzie dłużej poza więzieniem. No. Poszedł. Trafił na mądrego księdza, który mu stawiał pytania. Nie reagował na jego zaczepki i tylko mu stawiał pytania. Chyba kto podjął? Zaczął sobie odpowiadać na pytania. Liceum wówczas trwało 4 lata. Przez 4 lata on doszedł do chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania, no ale o Bogu wiedział mało, bo z domu nic nie wyniósł. Poszedł na 5-letnie magisterskie studia teologiczne, ale chciał założyć rodzinę. No to poszedł równolegle na studium rodziny, na tam starszych latach. Tam się spotkaliśmy. Żona to organizowała, ja tam miałem sporo zajęć. I nie zapomnę tych rozmów. Rozmowy były dla mnie szokujące na początku. Siedzimy na szerokość ławki szkolnej, twarzą w twarz. On ma długopis. Zapisze wszystko. Prędkością błyskawicy pisał. Wiem, że każde słowo zapisze. Patrzy mi w oczy i mówi, dobra, jestem ojcem rodziny, wracam po pracy do domu, przekraczam próg. Co dalej? On nigdy tego nie widział. On nie wie, on zapisywał, co powinien zrobić ojciec, przekraczający próg domu. Skończył studia, znikł. Nawet się dziwiłem, bo wiele godzin przegadaliśmy, a jeszcze miał pod pachą zawsze zeszyt, z którym wszystko notował i Pismo Święte, który znał tak, że mi, staremu katolikowi, który nigdy nie odchodził, było wstyd. Na każdych ćwiczeniach, na każdy temat miał natychmiast cytaty. Dokładnie wiedział gdzie. No bo w kółko czytał to Pismo Święte, tak? Ten ksiądz, to Pismo Święte, potem ja dołączyłem do tego, do jakiegoś prowadzenia go w stronę bycia człowiekiem wierzącym i ojcem, tak? Zginął. Myślę, że około 10, małe na 100 latach wpada na mnie na ulicy w Poznaniu. Gęba ducha do ucha i się przedstawia. Przypomina się. Oczywiście takich osób się nie zapomina przez całe życie, tak? Więc mówi, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Żona, uwaga, pracuje w domu. Nie bawi się w domu z dziećmi. Żona pracuje w domu, bo dzieci małe potrzebują matki 24 godziny. No dobra, tak jak się nauczył. Jestem jedynym żywicielem rodziny, jestem z tego dumny. Żona jest szczęśliwa, dzieci się dobrze rozwijają, są szczęśliwe i ja jestem szczęśliwy. Można? Można. Nie mówcie, że mieliście do szkoły pod górkę. A jest jedna dodatkowa rzecz. Temu Januszowi to małżeństwo, to rodzina, którą zbudował, smakowało dużo bardziej niż komuś, kto wyrósł z porządnej rodziny i założył porządną. I to jest pewna sprawiedliwość, tak? Im więcej własną pracą dojdziesz do szczęścia w życiu, tym będzie ci to jakby i słusznie bardziej smakowało. Ale to też jest zobowiązanie. Im lepszej rodzinie wyrosłeś, tym bardziej jesteś zobowiązany. Im lepsze dano ci warunki wzrostu. To nie to. Ja tam się nie łajdaczę tak jak oni. A? I tak naprawdę, przecież miałem wykład o wychowaniu dla rodziców. To mówię, dzieci nas powinny przerosnąć. To jest dopiero sukces wychowawczy. Nie, że nie poszły na manowce, jestem szczęśliwy. Nie. One, bo dajemy wszystko, co mamy my, a resztę w trudzie pracy samowychowawczej mają nas przerosnąć. To jest sukces dopiero rodziców. Prawda? Wy macie przerosnąć domy, z których wyszliście. Macie założyć lepsze rodziny, szczęśliwsze. Wy macie być szczęśliwsi niż wasi rodzice. I wtedy będziecie mieli
smak tego życia, prawda? I uzasadnione szczęście będzie płynęło z własnego wkładu. Kochani, jest jeszcze jedna rzecz, zacząłem 5 minut później. Jeszcze jedna rzecz, myślę, że ważna dla wszystkich z was. Inaczej ważna. Otóż każdy z młodych ludzi powinien być przez własnego ojca, nie przez mamę, zamianowany na dorosłego. Córka na prawdziwą, wspaniałą, atrakcyjną kobietę. Syn na prawdziwego faceta. Ogromna większość mężczyzn żyjących na świecie nie przeszła tej nominacji i bardzo duża część dziewczyn też nie przeszła. Nie ma teraz czasu, żeby opisać te zjawiska, jakie temu towarzyszą, ale pewnie nie spytam, czy ktoś, nie pytam, ale gdybym zadał takie pytanie, czy któryś z tu obecnych mężczyzn może powiedzieć, że wszystko, co w najświeższych oczekiwaniach mógł oczekiwać od ojca, dostał, to niech się nie zgłasza, bo podejrzewam, że wszyscy pozostali patrzyli na niego zazdrością. Jeśli taki w ogóle jest. Prawda? Ja miałem fantastycznego ojca, ale nie mógłbym się zgłosić. Bo miałem jakiś niedosyt kontaktów, relacji. Był zapracowany. Prawda? I teraz ojciec ma zamianować syna na prawdziwego faceta i mamy teraz rzeszę chłopców 30, 40, 50-letnich, którzy wypieszczeni przez mamusię podejmują decyzję po kobiecemu. Czyli jak? Na fali aktualnych uczuć. I taki chłopak może sprzed ołtarza w dniu ślubu jeszcze uciec, bo on w tej chwili pomyślał, że może jednak on będzie księdzem. Bo nie jest wdrożony w podejmowanie decyzji. Jak trafiał taki chłopak 7-8-letni po prostyżynach pod twardą łapę ojca, szedł na polowanie na grubego zwierza, czasem na wojnę, miał 18 lat, on był facet. On mógł budować dom, on mógł polować zwierzynę, on mógł bronić przed najeźdźcą, tak? Oczywiście nam to nauka opóźniła. Dzisiaj 30-letni chłopcy jeszcze się uczą, jeszcze studia podyplomowe robią i coś tam jeszcze, drugi kierunek, prawda? Na garnuszku rodziców, pod opieką czułą mamusi, mamusia pierze gacie, skarpety i tak dalej. Panowie, jeżeli nie chcecie unieszczęśliwić swojej żony przyszłej, to przynajmniej pół roku przed ślubem wyprowadźcie się z domu. Zobaczycie, że jedzenie się samo nie gotuje, gacie się same nie piorą, mieszkanie się samo nie sprząta, przeciwnie, samo się brudzi i że ktoś to robi w domu. Żebyś łaskawie zauważył i docenił swojej żonie to, co ona robi dla domu, czego w ogóle nie widzisz. Prawda? Jak myślę, ma przełamać tą barierę braku ojca? Pisać sobie codziennie wieczorem plan jutrzejszego dnia. Nawet jak wypełnisz w 20%. O co chodzi? Żebyś rozumem i wolą przejmował kontrolę nad swoim życiem. Zaplanowałem, wstaję 5 godzina. Pójdę sobie na adorację. Budzę się, powiem, właściwie nie muszę, przecież nikt nie sprawdza obecności. Przegrałeś. Cofnąłeś się. Mogłeś zaplanować, że nie wstaniesz. Okej. Okay. Zaplanowałeś godzinę wstania. Wstaję na pierwszy dzwonek. Jak dla niektórych to będzie wysiłek. Dobrze, bo wysiłek buduje nas. Prawda? Pisz plan dnia i odhaczaj. I sam siebie zamianujesz na mężczyznę, kiedy zobaczysz, że potrafisz kontrolować swoje życie rozumem i wolą. Nie emocje chwilowe będą decydowały, jak u kobiet to się dzieje, przepraszam Pani, ale tak jest w dużej mierze. Ale rozum i wola. Ustaliłem, nie ma, że kamienie z nieba lecą. Ustaliłem i egzekwuję, koniec. Kropka. Można samemu się zamianować. Jest taka piękna scena w filmie Odważni, gdzie chłopak, który był zostawiony przez ojca całkowicie, już był mężem i ojcem, pojechał nad grób ojca, odczytał mu nad tym grobem list do niego napisany, że mu wybacza i wetnął ten list symbolicznie między kamienie grobu. Prawda? On sam siebie w tym momencie zamianował na faceta. Zupełnie bez ojca wychowany. No. Nie rozczulajmy się nad sobą, że tatuś tam odszedł, albo tatuś coś tam nie miał dla mnie czasu, albo coś. Owszem, są takie opowiastki, świeża zupełnie, ponoć prawdziwa. Syn bogatego przemysłowca spytał tatę, ile zarabia na godzinę. No co tam odczepnego powiedział, $200 w Stanach się dzieje. Po jakimś czasie synek przychodzi, tato, nazbierałem $200, chciałbym od ciebie kupić godzinę. Jeżeli tak się czułeś w swoim domu rodzinnym, to nie zrób tego własnemu synowi. Ale musisz uwierzyć, że jest coś ważniejszego niż pieniądze, które zarabiasz, niż twoja praca zawodowa, niż twoje sukcesy, twoje kariery i tak dalej. Bo tam to nie uczyni cię szczęśliwym, to ci da satysfakcję.
prawdziwą albo nadmuchaną trochę fałszywą, ale to jest potrzebne. Jak się nauczysz relacji człowiek-człowiek po chwili zakochania na dziewczynie, stanie się ważniejsza od wszelkiej materii, którą się zajmowałeś. Nauczysz się tego na żonie, to łatwiej ci będzie potem z dziećmi. Ale chciej się uczyć. Uwierz, że jest to tobie do szczęścia potrzebne. Nie z łaski dla żony, z łaski dla dzieci poświęcenie trochę czasu. Nie. Tobie jest to potrzebne do szczęścia. Tu masz ten brak i masz się tego nauczyć. Co z kobietami? To jest jeszcze większy problem, bo dziewczyny masowo nie są zamianowane przez ojców na prawdziwe kobiety. Malutka dziewczynka, księżniczka, tatusia na kolanach, całuje pieści, dorasta, odsuwa na bezpieczną odległość. Oczywiście przestraszony jakąś wrogą propagandą, że oto ojcowie masowo molestują seksualnie swoje córki. Oczywiście totalna bzdura. Zdarzają się takie sytuacje, ale w totalnie patologicznych jakichś tam związkach, nawet nie małżeństwach, prawda? Jak ktoś jest zwyrodnialcem, no to wszystko będzie dobre dla niego do wyżycia się, tak? Natomiast jest coś takiego w genach, nie wiem, nie jest to przebadany teren z tego, co wiem, że każda kobieta może być atrakcyjna dla mężczyzny. Każdego. Poza rodzoną córką. Może najpiękniejszą kobietą jest totalnie aseksualna. W naszej kulturze, bo są kultury, gdzie kobiety chodzą z odkrytymi piersiami i piersi są wówczas aseksualne. Ale w naszej kulturze są ukrywane dla tego jednego, tak? No potem dla dzieci troszeczkę też. I dla normalnego mężczyzny no, jest to sfera, która wzrok tam coś powoduje, jakąś reakcję, tak? Myślę, że już panowie zauważyliście. Pierś kobiety karmiąca dziecko jest aseksualna. Tak to Pan Bóg wymyślił. No? I także no, jest to wszystko wyregulowane, nie bójcie się. Nie bójcie się gestami czułymi za ileś tam lat obdarzać swoje dorastające córki, bo ona w tym będzie utwierdzona, że jest jako kobieta, jako dziewczynka, bo okej. Dla najważniejszego mężczyzny życia, dla tatusia. Ale jako kobieta też jest atrakcyjna. Jak ją odsunie, przestanie dotykać, no to jako kobieta jest do niczego. I co się wtedy dzieje w sercu dziewczyny? Szuka podświadomie potwierdzenia swojej kobiecości. I kultura się na to nakłada, wmawiając dziewczynkom od gimnazjum, albo wcześniej, że jak ma chłopaka, to jest wartościowe. Jak nie ma, to wartość dziewczyny mierzy się chłopakiem, który z nią chodzi. Ona nie szuka przyjaciela, nie szuka jakiegoś związku, nie szuka przyszłego męża. Ona chce mieć chłopaka, żeby była lepsza od koleżanki, która nie ma. Swoista rywalizacja. Przepraszam, instrumentalne traktowanie chłopaków. Żeby on świadczył o mojej wartości. To mówię, to się dzieje zwykle podświadomie. I jak ja byłem w szkole, żadnej przyjaciółce nie odbiła chłopaka. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. On był jej zarezerwowany, solidarność kobieca. Pierwszy zaryczynowy był dostatecznym odstraszycielem zainteresowania tą kobietą. To już wyznaczona dla innego mężczyzny, koniec. Obrączka to już było definitywne odstraszenie. Ja to małżeństwo wszystkim odpowiedziałem. W 60-tych latach, jak chodziłem do szkoły, w zeszłym tysiącleciu, dość dawno, dowiedziałem się, że sąsiad zdejmował obrączkę na delegacji. Po co? Żeby podrywać dziewczyny. Bo na zaobrączkowanego żadna by nie spojrzała. Nie, byłem grzecznym chłopcem, nie wiedziałem, czy mu się kłaniać, czy nie. Miałem dylemat. Pamiętam to. Omijałem go, przychodziłem na drugą stronę ulicy na wszelki wypadek, bo żeby nie widział, że się mu nie kłaniam, ale nie potrafiłem mu się ukłonić. Dowiedziawszy się, że jest taki drań. 20 lat później teść, lekarz, opowiada, przychodzi do niego pacjent, stary kawaler, 50 parę lat, z błyszczącą obrączką na ręku. Pyta, co, pan też się ożenił? Nie, panie doktorze, ale na błysk lepiej biorą. Brzmi śmiesznie, ale w gruncie rzeczy tragiczne. Przez 20 lat to się stało. Taka jest rola presji złego ducha, prawda? I rzeczywiście dzisiaj chłopak odbity przyjaciółce jest zdobyczą, dzięki której ona awansuje w klasyfikacji klasowej, tak? Narzeczony, odebrany narzeczony to jest lepsza zdobycz, ponieważ no, tam już były zobowiązania. Mąż zabrany żonie, no to jeszcze lepsza, bo to już, prawda? Dla mnie żony zostawię, jaka jestem wspaniała. Zabiorę męża, żonie i dzieciom, to już w ogóle prawie że szczyt. Wyciągnę księdza z kapłaństwa, jestem lepsza od Boga. Dziewczyny, to wam nie zagraża, że jeżeli w wieku tam 18, 15, 19, 30 lat nie masz chłopaka, to znaczy, że jesteś gorsza. Nie. Ja czasem mówię, na porządnego trzeba trochę dłużej poczekać, trochę dłużej się modlić, tak? A swoją drogą dziewczyny, módlcie się za swoich mężów,
bo oni gdzieś chodzą. Oby się w tej chwili nie łajdaczyli. Twoja modlitwa może go ochronić. Dokładnie. A no mówię, na prawdziwie dobrego trzeba chwilę poczekać. Dobra. Kochani, obyście uwierzyli, że nie ma takiego miejsca w życiu, z którego nie można dojść do prawdziwego szczęścia. Nie odbędzie się to bez własnego trudu i nie odbędzie się to bez łaski. Że dla każdego z was, w tym miejscu, w którym jesteście, Pan Bóg ma najlepszą drogę do szczęścia i wy ją macie rozpoznać, odkryć, a nie wykreować, korzystając z podpowiedzi świata. I że inwestując swoją wolność, czyli świętość według przykazań, wolność, i inwestując w miłość, wszyscy możemy być ekstremalnie szczęśliwi na ziemi i potem sobie płynnie przejdziemy do szczęścia po drugiej stronie. Szczęście prawdziwe, to wynikające ze spełnienia Bożego planu, w niczym nie jest sprzeczne ze szczęściem wieczności. Szczęście, które sugeruje świat przez nieograniczone przyjemności, przez spełnianie swoich zachcianek, przez zabawy takie czy inne, jest w totalnej nierozprzeczności ze szczęściem wiecznym. Nie dajcie się na to nabrać. Musimy sobie tu poukładać, dobrze, pięknie zamarzyć. No i dalej pozostaje nam tylko żyć w czystości, czyli w zgodzie z planem Bożym. To daj, Panie Boże. Amen. Thank you.